rozpoczęliśmy mecz finałowy. Mamy przerwę w meczu. Chcieli piwem przetrzeć się pole karne, żeby lepiej się grało zawodnikom. Taka zapowiedź tego, co nas czeka jeszcze wieczorem. Ładnie teraz zagranie. Przeczytał Łosoś to do końca. Ładnie zagrał do Borussii. Ten z pierwszej piłki do Łososia. Łosoś! Ależ interwencja bramkarza! Kolejna interwencja tego bramkarza w tym turnieju. Teraz zagranie krótkie, Łosoś. Jest Neymar. Julian wybija piłkę. Krótkie rozegranie, Łosoś. Bomba! Ale koło bramki. No i rozpoczyna bramkarz, który naprawdę dzisiaj pokazał wielką klasę, jeżeli chodzi o cały asortyment bramkarski. Teraz Julian trochę źle przejął piłkę. Skoczyło mu na drewno. Często nie mógł mieć większej kontroli nad piłką, chociaż może o tym za chwilę, bo teraz jest niebezpiecznie. Jest jeszcze Eryk. Oj, niebezpiecznie teraz. Pędzi drużyna Łososia. Pole karne. Zatrzymał się na drabinkach. I jest kontratak. Okazja, niestety, na tego zawodnika to jest za mało. Okazja, no i mamy sporo szczęścia. To uderzenie chybione o parę centymetrów. O parę centymetrów na bucie, niestety. Trzeba spokojnie rozgrywać. Sił i tak brakuje po tylu rozegranych meczach, więc to co zostało. Teraz. Oj, 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 oj. Niestety, no, jeżeli się gra w sposób nieumiejętny, kończy się to w ten sposób właśnie. Długa, daleka piłka i rzut rożny. Obie drużyny czekają na błąd rywala. Będzie próba nerwów, uderzenie boczny słupek. To jest mecz taki prawdopodobnie do bramki, która otworzy worek z bramkami i wszystko się okaże teraz niebezpiecznie, co tam się stało. Idzie sam niebezpiecznie. Tylko tył. Wydawało się, że ta piłka jakoś tam wpadła, ale to pomiędzy ścianą a bramką, na szczęście. No i co, Islandczyk do bramkarza, bramkarz. Ło! Prawie przęsło. Krótkie rozegranie piłki. Jest Neymar. Krótkie rozgrywanie własnej połowy. Dobrze teraz to zrobili zawodnicy. Ładnie, ciągle przy piłce. Uderzenie i gol! 1-0 w wielkim finale. Niestety. Wymanewrował obrońców, wszedł w pole karne, złamał piłkę na lewą stronę i uderzył pod poprzeczkę. Nawet bramkarz z tak dobrym asortymentem, jakim dzisiaj prezentuje, tymczasem niebezpiecznie, szansa! To mogło być 2-0. Ja mówiłem, że właśnie ta bramka może otworzyć całą sprawę tego meczu i tego, co się będzie działo później. Islandczyk, niestety strata piłki. Pewnie w jakimś stopniu działa to, że nie mieli takiej długiej przerwy, nie mogli odpocząć. 5 minut to nie jest 15. Oj, teraz niebezpiecznie. Utrzymał piłkę Łosoś, ależ to mogło się źle skończyć.
Gdyby Borussia dołożył tam nogę, mogła być bramka. Prawdopodobnie Mateusz odbił piłkę w ostatniej chwili, dlatego jest out dla drużyny, która prowadzi 1-0. No i teraz znowu to niebezpiecznie, bramka 2-0. Ta drużyna jest dzisiaj lepsza w każdym meczu, ale konkretnie dwie najlepsze ekipy całego tego turnieju spotkały się w wielkim finale. Nie ma przypadku, że obie drużyny się tutaj pojawiły. Ale bomba! Potężna bomba. Czy powalczą? Czekają na jakiś błąd rywala. Rywale tylko tak właśnie chcą grać. Im kontakt nie przeszkadza. Nie muszą. Teraz ładne zagranie. 3-0? Jeszcze nie. Walczą o to, żeby nie stracić trzeciej bramki, żeby mieć jeszcze szansę. Znakomita interwencja bramkarza. Ładne teraz zgranie. Jest niebezpiecznie. Ciągle szansa, świetna interwencja bramkarza. Trzy do zera po meczu niestety. Myślę, że to jest jednak pokłosie meczu półfinałowego. Jednak, oj, teraz już strata, prosta strata. Kolejna sytuacja. 4-0. Szkoda. Szkoda naprawdę tej drużyny. Grała dzielnie, grała pięknie. Grała mężnie od początku do końca. Z każdym meczem szła jak po swoje. Doszła do finału i okazało się, że półfinał i te rzuty karne, ten mecz walki w półfinale wytracił im wszystkie siły na finał. A do finału awansowała drużyna, która pykała każdą drużynę mocno. 5-1, 3-1, 3-0, 5-0. Nie było na nich mocnych. Mówiłem, pierwsza bramka otworzy worek z bramkami i od tego wszystko się zależy. Teraz mogła być bramka samobójcza, gdyby to trochę inaczej zrobił. Dużo szczęścia w tym było. Ślanczyk walczy o to, żeby strzelić chociaż bramkę honorową. Przypomnijmy, że strzelił 2 gole w półfinale, potem bramka samobójcza i jeszcze gol z rzutu karnego w konkursie jedenastek. Niebezpiecznie, szansa teraz! Oj, 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 to było niebezpieczne. To było mocno niebezpieczne, to się mogło bardzo źle skończyć. Nie tylko dla atakującego, ale i dla bramkarza, który nagle miał pod sobą zgającego się napastnika. Ale to jest finał. W finale trzeba wszystko postawić na ostatnią kartę. I teraz, oj! Oj, jeszcze nie koniec. No i dobra interwencja bramkarza. Czujny do końca. Nie stracić bramki w meczu finałowym. To na pewno wielki honor dla każdego bramkarza. Chociaż tych sytuacji na wykazanie się miał więcej. Jednak bramkarz drużyny rywala. Grają bardzo spokojnie. Ładnie teraz próba zagrania. Zagranie na prawo stronę. Jest po linii jeden z zawodników. Do niego teraz zagranie. Nie doskoczyli, ależ mieli teraz sporo szczęścia. Trochę bardziej dokładne uderzenie i mogło być już po... Mogło być już 5-0. Lamanita mogła być. Idzie Islandczyk, ależ przeczytał to zagranie. Oni wszystko widzą. Oni wszystko widzą. Widzą każde zagranie, każdy ruch, każdy mikroruch.
Oni zanim pomyślą, już wiedzą, co zaraz rywal zrobi, dlatego jest 4-0. Ale teraz plecy pomogły. A raczej żebro. Piłka prosto padła. Idą w trójką. Już nie mają siły na to, żeby wrócić wszyscy. Klepają. Ależ teraz nie trafia. Koniec, proszę Państwa. 4-0. Mecz kończy się 4-0.